Conquestem Veritas i witam was w kolejnym odcinku z Tomb Raidera, dokładnie tak. Słuchajcie, jeśli wam się podoba, jak często wstawiam odcinki, to wiecie, łapeczka w górę i lecimy tak dalej, dokładnie tak. Słuchajcie, jesteśmy w Peru, jesteśmy w dżungli. Może być ciężko, gdyż nie wiem, czy to tutaj będziemy się bili z jakimś takim wielkim zwierzaczkiem, ale to zobaczymy, co tu się będzie działo. Póki co idziemy przed siebie. Tutaj jest małpka. Dobra, niech sobie tutaj lata. A my ciśniemy. Dobra, tutaj widzę, że jakieś krzaczki będą do zebrania, także świetnie. A i oczywiście polecam oglądać grę w 4K, nawet jeśli nie macie rozdzielczości 4K, gdyż wtedy będzie cudowna grafika. O, tak to powiem. 4K jest naprawdę fajne na YouTubie, gdyż jak nagrywam w 1080p, to się robi straszna pikseloza. Nieważne jak ładnie bym to nagrał, to YouTube to źle przetwarza, ale te odcinki 4K w rozdzielczości są po prostu miód, malina i normalnie wszystko widać, jakbyście faktycznie tutaj grali w grę, także jak najbardziej polecam. No i ten, lecimy. Lecimy, sobie wszystko zbiorę. Wiecie, zawsze będzie można sobie coś właśnie później zrobić. Johna, gdzie cię wywaliło? Nie wiadomo, gdzie Johna. O, mogę biegać, super. To mi się podoba. Jest tam kto? O, krzaczek bym pominął. Tak nie można, trzeba wszystko zbierać. Dziwaczek. O kurde, znaleźliśmy dziwaczkę. Czy ja mam łuk? Nie, nie mam żadnej broni. Także będzie nieciekawie, jeśli coś nas zaatakuje. Ale no nic, zobaczymy. Ale mówię ostatnio, co my tutaj za awanturę zrobiliśmy tam na mieście? To normalnie szok. O kurde, daleko do tych gór. A, jesteśmy blisko, no dobra. O! Ktoś tam jest. Dobra, czyli prawdopodobnie to Johna wystrzelił flarę. Także dobra, idź w stronę flary. I co, ona będzie tak wisiała? Dziwne. A tu ładnie jest. Kurde, naprawdę dali radę w tej części z tym wszystkim. Ja nie wiem, po co te artykuły w internecie, że ta gra nie odpali w 60 klatkach w 4K. To na czym ja gram? Na komputerze, który wyjdzie za 5 lat? Halo. Tak się zastanawiam, nie? Ale no. Skoro mi działa w 4K, w 60 klatkach, to nie zostaje nic innego, tylko się cieszyć i oglądać. Dawaj, Lara, wspinaj się. Kurde, ładnie. Ładnie, ładnie tutaj. Dobra, tyki, 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 tyki. Taki mikroparkur. Dobra, ej, już jesteśmy obok niego. Oj, wait, piórka. Sobie zrobimy strzały z tego. Hoppa! Dobra. Zjazd! Ej, wait. Myślałem, że to będzie samolot. Dobra, awaryjne lądowanie. Przeszukaj okolice. A co my tutaj mamy? Nie mam nożyka! Zaraz ich znajdziemy, ale to jest nasz pierwszy obóz, słuchajcie. Pierwszy obóz w grze. Zobaczmy, co tutaj... A, wait. Zanim zobaczymy. Swoją drogą, mówiłem wam w pierwszym odcinku, że kupiłem edycję Croftów, która powinna się odblokować 2 dni wcześniej. Tak napisali. Odpalam dzisiaj grę i patrzę. Pyk, nie da się, czekaj do premiery. Aha, dobra. I musiałem znowu na innym końcu Steam się zalogować. To moja wina. Powinnam Batman, co ty mi tu robisz? Przemyśleć to. Dobra, umiejętności. Zobaczmy. Rozwijanie umiejętności poszukiwacza wzmacniają zdolności Lary związane z eksploracją i obserwacją. Muszę powstrzymać. Dobra, kontynuuj. Zanim będzie za późno. Blokowanie umiejętności. Ble, 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 ble. Ej, fajnie to wygląda tutaj. Trochę idzie się pogubić. W poprzedniej wersji mi się to... Nieważne. Dobra, czyli co? Objęcie boa zwłoki wrogów automatycznie przeszukane. Zwiększona szybkość pływania. To może być dobre, nie? Muszę przyznać. Likwiduj wrogów z ukrycia bez przyciągania uwagi. Okej. Okay. Dobra, to jest nagroda fabularna. Twój chwyt jest zawsze pewny. No okej, okay, to spoko. Lisi skok. Mniejsze obrażenia przy upadku z wysokości. Też niby fajna opcja. Tu chwilowa nieśmiertelność, też fajne. Wspomaganie celowania. To i tak mam jakieś tutaj wspomaganie, no nie? Dobra, mądra sowa, instynkt przetrwania podświetla cele wyzwań. Orli wzrok, o kurde, znowu Assassin's Creed. Co to jeszcze ciekawego jest, podświetla pułapki.
To wszystko w sumie, tak jak patrzę, to jest dobre, ale wiecie co, pójdźmy w tą likwidację, co? Dobra, może automatyczne to przeszukanie, tak? Chcę to kupić. Dobra. Bez przyciągania uwagi chcę kupić. Dobra, zwiększona szybkość pływania to jeszcze nie. Mniejsze obrażenia. To nie mogę. Wspomaganie celowania nie. Potężne strzały. Gdzieś było coś z pułapkami, halo. Aha, ale na to mnie nie stać. Dobra, to wezmę sobie pływanie lepsze. Może się przyda. Zobaczymy. Póki co, tyle mi tutaj wystarczy. Chodźmy stąd. Nie chcę tak za bardzo przedłużać i sobie tak kminić. Co by mi się przydało od razu, co nie? Spadł tu fragment samolotu. Okej. Mój sprzęt jest w tym ładunku. O kurde, dużo tutaj rzeczy. Może w tej części wraku znajdę jakiś ostry kawałek metalu. No dobra, coś znajdziemy, tylko póki co wiadomo. Żeby to otworzyć. A, narzędzia potrzebujemy. Czyli tak czy siak, dobra, lećmy po ten samolot. Potrzebujemy noża. Bez noża tutaj nic nie zdziałamy. Wiadomo jak jest. Dobra, tutaj mamy jakieś zapasy. Ja wejdę tutaj, czy niepotrzebnie sobie podpłynąłem? God damn it, Lara, dlaczego mi to robisz? Wejdźmy z tej strony, może sobie wejdę tutaj. Spoko jest to, że zwierzaki mnie nie atakują, póki co. Bo później może być gorzej zdecydowanie. Dobra, tutaj mamy jakieś wejście na wysokość. Ciech, ciech. Dobra, i mamy jakieś rzeczy. Dobra, piórka mogę sobie zebrać, tego nie otworzę. Tutaj też będę musiał to przeciąć, no. Czyli jak się dostać do tego samolotu? Po prostu sobie tutaj wskoczę. I ogarniemy, czy coś tutaj ciekawego mamy. No, rwij metal! Będzie pseudonożyk. Albo i nie. Bo właśnie nam spadł i się utopił kawałek samolotu. Super, no to nurkowanie nas czeka. Come on. Na szczęście wykupiłem sobie opcję lepszego nurkowania. To za którym się nurkowało kontrolem. Dobra. Daj to. Come on, mogę ci pomóc? Siłować? No nie, no znowu te. Znowu chamy. God damn it. Nawet nie mam jak się bronić. Dawaj Lara, dawaj go. Dawaj. Dawaj, ciachaj chama, kurde, będzie nas tu gryzł, no. Kurde. Cham jeden, no. Ja pierdzielę. Co za typ w ogóle? Co za typ? Ale dobra, już sobie mogę tutaj poprzecinać rzeczy, gdyż mam pseudonożyk. Dobra, to zetnijmy. Nieźle, zapasy nam spadną. Kawałek metalu. Muszę go czymś naostrzyć. O nie! Zbierz surowce, by naostrzyć nóż. Dobra, skoro tak, to szukamy. Dokładnie tego szukałam. Dokładnie tego szukałam. Okej, mogę ciebie tutaj pociechać? Ciech, ciech, ciech. Możemy, dobra, także skóra jest. Tutaj to sobie zgarniemy. Okej, potrzebuję jeszcze jednej skrzynki. No pewnie gdzieś jest tam w pobliżu, a ja sobie latam jak zwykle dookoła. Ale to nic. Sobie zobaczymy, co tutaj jest ciekawego po prostu, nie? No, to są jakieś żybki. Czy co, boję się trochę tutaj iść. Bo to wygląda na miejsce, do którego musimy później pójść. Zdecydowanie, także ja sobie tylko to wezmę i wracamy. Dobra. Bez kitu. O, wait, co tutaj jest? Jakiś skarbik. Ciach, ciach. Dawaj, nie świecił, ale mi podświetliło, że mogę coś mam wykopać, no. Powinnam wracać do obozu. Dobra, skoro mamy wszystko, to wracamy. Ale nie, no, pokazuję, że jeszcze nie mam wszystkiego. Halo, Lara. Ty tu mnie w konia robisz chyba. Chyba tak. No i tutaj jest jeszcze skrzyneczka. Tego potrzebuję, kurde. Teraz mamy wszystko. Oczywiście nic nie powie. Wait, 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 wait. Piórko. Piórko, dobra sprawa. Cynk, cynk, cynk. Skoczmy sobie tutaj. Dobra, weźmy sobie to. Nice. Opa! Miejsce też wygląda, jakbyśmy tutaj dalej szli, no. Vertes, wyprzedzasz fabułę. Gdzie ten obóz? Away. A, tego nie mogłem ściąć wtedy. Czyli musimy naostrzyć teraz naszych. Dobra. Chodźmy, chodźmy.
Trzeba działać, dobra. Wytwarzanie, broń. Dawaj mi to. Noże. Czy chcesz wytworzyć, tak? No i mamy nożyk. Super. Uzyskano. Czy mogę jakieś stroje tutaj już ogarniać? Tylko ocalałych. Aha, bo to są stroje z poprzednich części. Wiecie, bo tutaj jak graliście w poprzednie Tomb Raidery, to wam się odblokują stroje. I to dosłownie, jak widzicie, to... Ze wszystkich, nie? Ej, dobre to jest. Halo. No tego się nie spodziewałem, co nie? Że takie rzeczy tutaj mogą być. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Komandos. No dobra, weźmy sobie to. Chodźmy grać dalej. Z klasycznego, kurde. Wzięło mi strój. To nieźle, to nieźle. O. A co to za pan hasacz? Dobra, dawaj mi to. Tniemy. Ciach. Zaopatrzenie nadal się na czymś trzyma. A, wisi na drugiej linii. Aha. I my sobie tam wejdziemy. Cyk, cyk. Szczerze nie wiedziałem, czy mi się to uda, ale się udało. Pyk. No i ciachaj to. Tak. Dobra. Teraz mogę zarąbiście. Uzyskać swój sprzęt. Zarąbiście, dawać mój łuk. I wszystko, co moje. Pyk. No dawaj, miejmy nadzieję, że żona tego nie zabrał. Nie, zostawił. No i spoko. Mamy łuk. Czyli będziemy mogli się już bawić. Bierz, bierz. Panno Croft? Jest tam kto? Odbiór! A ty kim jesteś? A gdzie mi Miguel. Cholera. Czyli nasz pilot, rozumiem. Chyba tak. Dobra, w takim razie lecimy, kurde. Cyk. Dawaj tu. I lecimy. Wow. Myślałem, szczerze myślałem, że się złapię tego, nie? Dobra. A bym sobie poleciał, nie? Bez łapanki w dół. I by było. Ej, czyli tamto miejsce mogłem zwiedzać z tego, co widzę, bo poszliśmy całkowicie w innym kierunku teraz. No dobra. Pewnie tam są jakieś takie znajdźki czy coś. Nie podoba mi się to. Dobra, to była flara, Miguel? Tak? Gdzie jesteś? A Miguela nie ma. O nie. Ale za to krew jest. Aha. Czyżby dzika puma zaatakowała? Miguel? Miguel? Chyba tak, no zobaczcie, nie? Na to. Buty są, ślady tutaj łapania kamienia. No, nieźle. W coś my się wpakowali. Okej, okay, tutaj kolejny zwierzaczek. Tutaj mamy jakiś notes. Zobaczmy. Opis potwora. Czekajcie, tutaj się nie wbije. Także dobra. O, punkt umiejętności. Jak miło. Lubię takie rzeczy. Miguel? Ja bym Miguela nie wołał. Ja już wiem, że już jest po nim, no nie? No nie no. Bądźmy dobrej myśli, nie? Coś ci zacapiło. No, dalej krew. Ktokolwiek tyle krwi stracił, no to już tak trochę po nim. Muszę przyznać. Ale okej. No. Mówiłem, że po nim. Tylko to nie jest Miguel, prawda? Czy może jest? O, dzień dobry. Mamy naszego winowajcę. Widziałem gameplaya właśnie z tego pojedynku, co będzie teraz. Myślałem, że to jakoś później w fabule jest. Ale widzę, że się zabawimy. Ach, dobrze, że nie gram na padzie w tym momencie. Bo wyczuwam, że będzie się działo, nie? No nie gadaj. Dwóch to ja się nie spodziewałem tutaj. A super, mieliśmy łuk. Dobra, mamy go dalej, tyle dobrze. Kurde, to będzie ciężkie. Chyba. Jasna cholera. Ja bym powiedział jasny... I też na H, ale dobra. Co to jest?
Okej. Czułeś, jakbym grał w jakiś horror, a nie w grę przygodową, halo. Muszę tu uważać. Co, patrz przed siebie, może lepiej. Kitty, kitty. Where are you? Koty nam uciekły. Aż dziwne, że od razu się nie rzuciły. No dobra. Niech to szlak. Tam pobiegł. Okej, os. One czekają po prostu na, wiecie, bardziej otwarty teren. Jak jest tutaj. O nie. No i zaczynamy. Tak, o to chodziło. Cyk. Wow. Jasny grzyb. Kitty, kitty. To działa. Jasny grzyb. Oh, god damn it. Wow. No i gdzie uciekasz? Skraftuję sobie strzały, póki mogę. No, kitty, kitty, kitty. Wow. Skurczybyk. Dobra. No dawaj, no dawaj. Słyszę go. O! Masz w dupkę. O! Ha, w idealnym momencie. O! Dobra. Zrozumiałem, o co chodzi. Nie, 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 nie. Dawaj. O! Przytuliła kotka. Dobra, jeden z głowy. Ale jeszcze gdzieś drugi biega, nie? No właśnie. Wkurzony jak 150. I teraz wchodzi Johna i go zestrzeli. Okej. To dziwne. No co? Chyba zrozumiał, że... Żeby lepiej nie podskakiwać, nie? Chyba tak. Dobra. Problem rozwiązany. Trochę smutne dla zwierzaczka tego, który przetrwał, no ale... Chodzi o nasze przetrwanie tutaj. Dobra, znajdź Johna. Gdzie jest Johna? O, coś tutaj mamy. Dobra, pozbierajmy sobie to wszystko. Którym się leczy? V? Naciśnij F1, żeby się wyleczyć. Dobra. Okej. Nie, ten przycisk klikami tak myślę. Czemu mi się to nie ładuje, ten wzrok? Halo. Sterowanie z Wiedźminem mi się, kurde, myli. No cóż. Coś tutaj jeszcze było, dokładnie. Ej, to fajnie idzie sobie lutować w tej części. Nie masz takiego przypału, jeśli chodzi o wszystko. Dobra, i tutaj i drzewko jeszcze dodatkowo. Cyk. Dobra, ja sobie teraz zrobię strzały. Pyk. Pyk. Dobra, tyle mi wystarczy póki co. No i lecimy dalej. Johna! Gdzie jesteś? Pewnie gdzieś tam. O, mamy to, dobra. To fragment wraku. Johna! Johna, żyjesz tam? Musi żyć. W końcu jest tutaj z nami od już dawna, no nie? Także tak szybko by go nie uśmiercili z takiego powodu. Cyk, cyk. I cyk. Zarąbiście. Wiem, że tam muszę iść, ale chcę zobaczyć tutaj, czy coś jest ciekawego. Zdecydowanie tutaj jest coś ciekawego, ale dobra. Chodźmy z fabułą. Takie
takie zwiedzania to można sobie robić po prostu pobocznie. Dobra, cyk, cyk. I mamy nasz wrak. Samolot! Johna, jesteś tam? Pewnie, że go nie ma, co ty? To by było za proste. Ale możemy zobaczyć, co tu się działo. O, jest nasz sprzęcik! Dobra, teraz będziemy mogli się wspinać lepiej. Super. I ktoś tu jest. Proszę bardzo, jednak znalazł się, jest na miejscu. Siemano, ziomeczku. Myślałam, że zginąłeś. Hej, wiesz co z Miguelem? Nie udało mu się. Co się stało z twoją ręką? To jakiś pasożyt. Próbowałem znaleźć piołun, ale tutaj nie rośnie. Daj zobaczyć. Hej, co ty robisz? Jak to tak zostawimy, będzie jeszcze gorzej. Usiądź. Na pewno wiesz, co robisz? Miałam bardzo podobną przygodę w Egipcie, kiedy byłam małym dzieckiem. Nie będę kłamać, będzie bolało. Myślisz, że ta burza wcześniej była tą burzą z malowidła? Tego nie wiem. Chyba musimy przemyśleć sytuację. Ciągle tylko przemy do przodu. Wlecieliśmy w tę burzę. Nie pomyślałam, że będzie tak źle. Powinienem był nalegać, by zawrócić. Wiem, o co ci chodzi. Bierzesz na cel problem, a wtedy wszystko inne znika. Johna... Ej, jestem z tobą. To jest mój wybór. Zazwyczaj. Ale jeśli zginiemy, co z kataklizmami? Kto powstrzyma działania Trójcy? Czasem mam wrażenie, że muszę iść do przodu. Że jeśli tego nie zrobię, sprawię wszystkim zawód. Ale może mogliśmy poświęcić czas, jednak zawrócić. Może damy mu jakieś imię? Eli? Mój kuzyn. Próbował zaleźć mi za skórę. To bywaj, Eli. Dzięki. Trzeba iść. Jak znajdziemy kubłak Jaku, to odpoczniemy w nocy. Brzmi nieźle. To niezły taki mały robaczek, nie? Wydaje mi się, że widać przez... Robaczek Eli. Dobra, widać, nie widać? Cieszę się, że zostałeś w miejscu katastrofy. Nie mogę sobie odblokować tego. No trudno. Tak, myślę, że Miguel tam szedł, kiedy... Biedaczysko. Dobra, tutaj nic nie zrobię. Jak znalazł się w ogóle w twoich rękach? Możemy przejść ten... Ale z ziomeczkiem tutaj zrobimy coś. Pytanie jest takie, jak tutaj na przykład przejdziemy, jak sobie później tutaj będziemy pobocznie grali, nie? Dobra, to nieważne. Pewnie jakoś się odblokuje. No to co, jest z nami Johna. Widzisz to? Miguel się rozpoławił. A my sobie lecimy dalej. Jesteś pewna, że tędy? No dawaj. Dawaj, dawaj. Tylko taką drogę tutaj widzieliśmy. A zaraz to wszystko runie. No. Już prawie. Już prawie. Już to słyszałem. Dasz radę. A jak nie, to cię złapię. Wszystko w porządku? Wiesz co? Już dawno by Lara spadła, gdybyś jeszcze z taką reakcją wystawiał rękę, nie? Wszystko w porządku? Nic mi nie jest, nic mi nie jest. No i gitara. Nic mu nie jest, to nic mu nie jest.
to co? To lecimy tam. Dobra, słuchajcie, to dalej sobie polecimy w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku naszego maratonu. Także do następnego. Na razie, cześć. Hej, hej.